Barka rybaka Stefana. Opowieściom o rybach nie ma tutaj końca. Jednego razu w nocy, jak podjechaliśmy po taką skarpę, jak wyskoczył sum na dłutkie, to tak pomocnika chlapnął ogonem w klatkę piersiową. Pomocnik się aż oparł się o silnik, bo tak to by za burtę wyleciał. Się tak by straszył, że my takie wielkie oczy jak gały się zrobiły. Jak latarką zaświeciłem, to był taki przerażony, przestraszony, że ja mnie co się ryby boisz? Mówię, no ganiaj za nim. Bo ryby i Wisła to od 20 lat całe życie pana Stefana. Tak wyszło. Buduje się pan czasami z synem? Bardzo rzadko, był w tym roku dwa razy. A córki wpadają czasami tutaj? Kiedyś tak lądały, ale teraz już w ogóle nie przychodzą. Porzucił handel rzeźbami na Starówce i osiadł nad Wisłą. Zawsze przychodzi Amerykanka i mówi, to mi zapakuj i pyta się zawsze, how much, ile płaci. No. Mówił na mnie rybak Stefan przeważnie, tak popularnie. No. Także jeden z ostatnich rybaków jestem. No w Warszawie jestem po prostu ostatnim rybakiem w Warszawie. Zna rzekę jak mało kto. Jej uroki mógłby wyliczać godzinami. Piękna przyroda. Można zobaczyć naprawdę prawdziwą przyrodę, która jest blisko Warszawy, no po prostu na miejscu. Bobry, słowiki, żółwie, zaskrońce, żaby, no każdy zwierzak, no sarny, dziki. Na tło łosia można spotkać. Przez lata rybak Stefan wydobył już z Wisły niejedną perełkę. Ten miał około 50 kilo. Ten. Aha. A ten na następnym zdjęciu? Ten też taki jest 50, ale to już jest na tej barce złapany. Też go złapał na błysk, na blachę. Tu jakiś też niezły. Tu też taki 40, tak też na tej barce go złapałem. 20 lat miał rekord Polski. Ale ktoś tam 15 deko złapał większą. Swojego czasu sam zaczął 18 kilo wyjem, a to już dawno, dawno temu. Ale to wszystko wspomnienia. Ładnych kilka lat taki było, nie pamiętam. Teraz jak się wyjdzie na wodę, się złapie skrzynkę ryby, czy tam 10-15 kilo, no to już niby jest połów. No. A niekiedy tak, że wyjeżdża się, w ogóle żadnej ryby się nie widzi. Złote czasy wiślanych rybaków przeminęły. Pan Stefan dzierżawi już tylko 7 kilometrów Wisły, kiedyś 20. Może łowić tylko od czerwca do grudnia dwa razy w tygodniu. Jeśli stan wody pozwala na wypłynięcie i zarzucenie sieci, łowienie przestało się opłacać. Poza tym oszołomy porobili, bo w oszołomach ta ryba też nie jest tańsza i gotowa, filety, nie filety. Także ludzie odbili się całkowicie od takiej ryby pełnowłuskiej, z łuską i tak dalej, żeby sobie nie robić kłopotu. Wielkie ryby czekają więc na wędkarzy, o ile nie wyprzedzą ich kormorany, które dziesiątkują populację ryb w Wiśle. Krzyczy pan na nie, wyklina? Tak, klaszcze i uciekają. Rybak to łowi tyle ryby, co przypuśćmy, co ma limit, co dwa kormorany w roku zjedzą. Także to trochę śmieszne jest, no. A jeden kormoran ponad kilogram ryby dziennie zjada przez cały rok. Co będzie dalej, trudno przewidzieć. Wiadomo tylko, że reumatyzm coraz bardziej daje się rybakowi we znaki, a czas starej barki też się kończy. Dobrze, jak postoi te 2-3 lata, to trzeba będzie palniki i na złom pociąć. No. Nie ma rady. Za 2-3 lata, tak pan szacuje? No więcej nie wytrzyma na pewno. W takich okolicznościach rybackich tylko myśl o wędkowaniu poprawia panu Stefanowi humor. Serce szybciej chodzi, krew szybciej pulsuje. No wspaniała rzecz, jak się tak wie, że się już ma tą dużą, dużą rybę, bardzo dużą, jest znak zapytania, jak duży, czy się go zobaczy, czy go się wyjmie, prawda, to jest coś wspaniałego. Stefan Maciszewski, warszawiak z dziada pradziada, ostatni rybak ze stolicy. Czego życzy innym na święta Bożego Narodzenia? No wszystkim zdrowia, no przecież mają mądre głowy, zawsze sobie coś wykombinują sami, no. To nie są gapy przecież, no. Michał Nikodem, TVN24.